Dzisiaj rano z Ilia Mozambiku jadę upchanym Chapa do Nampula. J'ai des six pour les lâcher. La vie me voit là à ce scénario. N'a pas poussé d'andi, Zongi c'est langue à nos chéries. Salon a profité, l'amour est zinga en zoto de cola coloco. Et d'Alili no d'andi, n'a mis au plein de charme. A teraz dostaję wycisk. No, na szczęście tylko kilka kilometrów. Jadę z poznanym tutaj Kamilem. Cześć. Z Polski. Do kamery machamy. Tyle na dzisiaj. No, jestem w Nampula. Teraz dalej, na południe. Do Inchope. Nie wiem, dwa dni powinno starczyć, żeby dojechać. Nampula. 1000 kilometrów. Zajęty kolorowy rynek, przystanek autobusów, ale wszystko już rano poszło. 5 rano. Nampula. Dobrze jest też wejść na dach i sobie położyć plecak, żeby być pewnym, że to dojedzie. Z tym, że trzeba potem dopilnować, żeby na to nie nałożyli z jakich 5 pięter. To jest ważna sprawa. A teraz jadę do Alto Molekula. Chyba tak to się mówi. Tutaj nikt nie pyta, o której wyjedzie autobus. Wyjedzie wtedy, kiedy będzie pełny. Do granic możliwości wypchany. Muszę powiedzieć coś o sposobie podróżowania. Tu jest tak, że gość wypożycza samochód od właściciela. Właściciel na przykład żąda na dzień 100 dolarów. No więc gość musi te 100 dolarów wyciągnąć dla właściciela. No a reszta, ta nadwyżka to jest dla niego. Więc się upycha każdy pojazd do granic możliwości. Z Nampuli przyjechałem do Alto Molekula. No, warunki nie są takie, jak by się może chciało, ale raz lepiej, raz gorzej. Troszkę kiepsko z kąpielą, ale jak na Afrykę, nie najgorzej. I 8 dolarów. No, widok z okna przez moskiterę, tu bez moskitery. To taki dokumencik. Tutaj mieszkam, w tym budynku, na wprost. A tu na placu, tuż przy moim hotelu, jakaś impreza. To wszystko związane z wyborami. To jest na głównej ulicy, tutaj stoję.
Zachód słońca zapowiada się pięknie. Tu białasy się nie zatrzymują, więc każdy patrzy na mnie. W tym hotelu mieszkałem, ale się dzisiaj przeniosłem, bo tam warunki były nie dla mnie odpowiednie. Problem z wodą. Tutaj zapłaciłem więcej, ale mam dobre warunki. Tutaj z tarasu panorama na miasto i okolice. To jest teren wyżynnych do 1000 metrów nad poziomem morza. Mniej niż $30, 30-40, to nie ma co w ogóle tutaj zaglądać. I to się będzie jadło najprostsze jedzenie, najtańsze hotele i najgorszy transport. Miejscowy ryneczek. Tam, gdzie turyści nie dochodzą, tam jest całkiem inne podejście do człowieka. Budzi się takie zdziwienie, co on tutaj robi. To miejscowy rzeźnik. Podstawowe produkty: olej, mąka, kasza. Cebula, czosnek. Tu stąd trzeba zejść, tam na dół jeszcze jest ryneczek. Zaraz tam pójdę, zobaczę jak tam jest. No i zszedłem na dół. Skromne to warzywko. Tak biedne jak i ta Afryka. Trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Wąziutko, ciasno. Tak myślę, że ciekawiej będzie jak się idzie i pokazuje, niż tak stacjonarnie, tak schylony idę, bo to zadaszenie nisko. No jest tego tutaj towaru dużo, ale wszystko prosty, podstawowy. Naprawdę tutaj się budzi zdziwienie. Ale ludzie mili są. Rynek głęboko na prowincji Mozambiku. Dobrze, że zostałem jeden dzień. Ciekawie jest niż w tych dużych miastach. Ayo ala merkato hawa Mozambique.
A to mną na łaru bajne. O, ale nam chodziło. Pepe oceniła, wej. Każdy rynek jest inny. Już w kilku miejscach byłem, jak widzieliście, jest inaczej. Każde miejsce jest inne, niepowtarzalne. Specyficzne. To już teren taki górzysty. A to jest suszona kasawa. A tam z tyłu potato. O, te słodkie bulwy ziemniaczane. A tomato. No tam wiemy. Ale to nie wszyscy wiedzą, że to jest kasawa suszona, taka bez smaku, bo w tej chwili w gębie właśnie mam tą kasawę i bez popicia wodą to jest problem. Jest też kokos. Mały, wczoraj piłem taki jeden, ale troszkę większy. Dzisiaj rano o 3:30 już chodziłem zrobić taki rekonesans za autobusem na jutro i człowiek ma taką rano depresję, ciemno, ponuro, ale jak się tylko słoneczko pokaże, życie zacznie tętnić, jest całkiem inaczej, mija depresja. Noce są okrutne. Jednak potwierdza się reguła. Inaczej jest na rynku w Maputo, a inaczej jest tutaj. Tutaj nikt nie zabrania, wręcz wchodzi w kamerę, a w Maputo każdy cię przepędza. No wiadomo, Mozambik. 2000 km wybrzeża. Nie może zabraknąć ryb. A co się robi z rybami tutaj? Suszy. Więc cuchną jak diabli. Ale oni tu mięsa to prawie nie jedzą. Jeżeli mięso, to tylko ryby. To jest praktycznie niezniszczalne takie mięso suche ryby. No i są też koziołki suszone. Też wędzone, ale tak mocno przesuszone, wędzone, że apetycznie wygląda, ale się nie odważam. Ta rodzina mnie wzruszyła. Ta malutka dziewczynka podeszła do mnie i przykucnęła i zaczęła mnie po twarzy głaskać. To dziecko malutkie. Chyba przyjdę tu z cukierkami. Cała rodzina. Ta w czerwonym umie troszeczkę po angielsku, także mi przedstawiła tych wszystkich tutaj obywateli. Tylko każdy chce pieniążki. Biedni są. Pytają się o pieniądze. To jest Acia. Acia jest kochane maleństwo. Mama Aci.
Nie bój się, dziecko. Ja się obajdam. Ci faceci sprzedają miejscowy tytoń. Z tego skręty robią. Tu można zobaczyć już takie pomielone. A tu poporcjowane na takie kawałki. Nawet to przyjemnie pachnie, tak lepiej niż nasz tytoń. A tu jest taki wianek. O. Jeszcze chyba taki... Musi wyschnąć chyba bardziej. Nie dadzą zrobić zdjęć. Zaraz się zrobi zbiegowisko. No ale co zrobić? No. Sensacja i finisz. Nie dadzą zrobić portretu, bo się zaraz 20 wpycha w obiektyw. No to są te przeszkadzacze wszyscy. Co się wpychają w kamerę. Uważam, że warto było dzisiaj tutaj zostać ten jeden dzień dłużej, bo naprawdę dużo mi to dało. Zobaczyłem całkiem inne życie, inny świat. Świat ludzi wyżyn centralnego Mozambiku.